Dzień dobry, mam na imię Robert i jestem trenerem zachrypniętym nieco, niemniej jednak trenerem i dzisiaj zajmiemy się tym, jak trzeba rozstawać się z projektami. Tu w kadr mi wchodzi Fiat Palio Weekend 100 koni, w gazie, cacuszko ta linia, jaka to jest stylowa, jakie to jest auteczko, a nic, nie o tym mieliśmy rozmawiać. Dobrze, jak pierwszy raz zobaczyłem tego konia, 3 lata temu, to się zachwyciłem. Powiedziałem, ale ładna rzecz. To jest koń wykonany z płyty OSB, z podwójnej, bardzo stabilny, fajnie zrobiony, obity blachą taką dachową, więc to gwarantuje mu trwałość. Zauważają Państwo piękne proporcje, prawda? Tu ładnie zbudowany zad, piękny ogon, no świetnie złożony. Tu ma takie kółeczka, wzruszająca sprawa, proszę spojrzeć. Żeliwne. Cacuszko, w gazie. A, mówiłem. Dobrze, i teraz tak. Ten koń był do kupienia, znaczy właśnie nie był. On stał z jakimś garażem w krzakach, bo lokalny rzemieślnik zrobił go jako dekorację sklepu zabawkarskiego swojej żony. Ja pytam, na co jest ta wnęka? On mówi, na telewizor. Ja mówię, dotykowy. A on powiedział, no właśnie, nie przewidziałem, że dotykowy. A dziecko nie z tej wysokości nie wybierze sobie samo zabawki, no więc zabawka, więc ten koń pozostał jakby takim niedokończonym projektem. Powiedziałem, niekoniecznie. Ja zrobię z niego piękną, oświetloną LEDami reklamy na wysokich słupach, postawię go, będzie znany w okolicy. Dam panu za tego konia 500 zł. On powiedział, nie. No nie, 500, no nie, nie. Mówię, ile? No nie jest do sprzedania. Pomyślałem, dam człowiekowi czas, żeby przepracował sprawę. No i za miesiąc przyszedłem i powiedziałem, dam panu 500 zł, biorę konia, robię z niego piękną reklamę ośrodka. Nie, będę go dokańczał i tak dalej. Znowu znana historia. Za jakieś pół roku spróbowałem po raz ostatni. No i znowu usłyszałem, że będzie tego konia kończył. Usłyszałem, że tego konika będzie kończył 3 lata temu. 3 lata temu. I teraz spójrzcie, minęły 3 lata, koń wylądował na jakimś wysypisku i za chwilę się przewróci, za chwilę zgnije, bo płyta OSB jest niezabezpieczona, tutaj widać takie zacieki w środku, prawda? No to już wszystko zaczyna podgniwać, jej życie się powoli kończy, koń się przewróci, tyle z tego będzie. Tylko dlatego, że fajny rzemieślnik nie potrafił w porę rozstać się z... Cacuszko. A to silniejsze ode mnie. Nie potrafił w porę rozstać się z projektem. Nie potrafił mi go sprzedać, a mógłby powiedzieć, widzicie tego konia na Raczkiewicza, tego na słupach oświetlonego? No, to mój, ja go zrobiłem. To tam ten facet go tylko tam postawił na słupach, ale ja go zrobiłem. Nie był w stanie rozstać się z projektem. Tak samo jak wielu z nas nie jest w stanie oszacować, że projekt jest nieudany i z nim w porę bardzo szybko się rozstać. To jest najważniejsze w życiu. Wydaje mi się, że umiejętność rozstawania się z projektem jest ważniejsza niż budowanie projektów. O, ludzie z konikami idą. A, dzielni. Niż budowanie projektów, ponieważ mamy ograniczony zasób możliwości noszenia na barkach różnych ciężarów. I teraz mistrzostwem świata jest odgadnąć, zanalizować, przeanalizować, co możemy na barkach nieść, a czego nie możemy. Słowem, człowiek mógł się pozbyć tego projektu, nadać mu nowe życie, nadać mu nowy impet, ale tego nie zrobił. I jeszcze mieć 500 zł. A teraz konik wylądował na śmietnisku i to uczy jego psychikę. Tak, moje projekty są nieudane, bo lądują na śmietnisku. To też jest bardzo ważne doświadczenie. Dobrze. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, udanych projektów i takiego rozsądnego rozstawania się z projektami nieudanymi. Co jest bardzo cenne. Wszystkiego dobrego. Cacucho na gaz. LPG to jest siła. Do widzenia.